Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą młode ziemniaki, młoda kapusta, kawałek boczku i cebula. Składników niewiele, ale obiad królewski. A więc zaczynajmy. Najpierw musimy wstawić ziemniaki. Musimy je posolić i gotujemy do miękkości. Teraz przygotujemy boczek. To jest boczek wędzony, nieparzony czy surowy, jak to w sklepach mówią, i kroimy w kostkę. Oczywiście bez skóry. Pokrojony boczek wrzucam na zimną patelnię. Chodzi o to, żeby wytopić tłuszczyk. Dobra, teraz mam czas, by pokroić cebulę i dwa ząbki czosnku. Cebulę będę kroił w kostkę. Kroimy czosnek. Przysiekamy. Teraz posiekam sobie trochę tymianku. To jest świeży tymianek i nie siekam go zbyt drobno. I również on sobie czeka. Po prostu przygotowuję sobie wszystkie składniki. I teraz możemy pociąć kapustę. Mam taką połowę, takiej dość dużej, więc powinno wystarczyć. Kapustę przekładam do miski. Delikatnie przesypuję solą i wygniatam. Chodzi o to, żeby zmiękła, żeby zrobiła się wilgotna. Ona wtedy szybciej na patelni dojdzie, ale pomalutku. Następnie do wytopionego boczku przekładam ugotowane i odcedzone ziemniaki. Delikatnie je podsmażam. Te większe możemy przekroić na pół. I po chwili możemy wrzucić cebulę, tymianek, z czosnkiem czekamy. Musimy poczekać, aż cebula będzie delikatnie zeszklona. Następnie wrzucam czosnek, trzymam dosłownie pół minutki. Musimy uważać, żeby się czosnek nie spalił. No i gdy poczujemy taki fajny zapach czosnku, dodajemy kapustę. Pamiętajmy, że kapusta była już solona, boczek również jest słony, ziemniaki były przyprawiane, więc dodam tylko delikatnie świeżo roztartego czarnego pieprzu. Przemieszajmy. Podsmażał będę tak mniej więcej 10 minut. Bez przykrycia. No i mój obiad gotowy. Ależ zapach. Spójrzcie tylko. Czyż to nie jest cudowne, takie proste, tak pięknie wygląda. I jeszcze teraz na sam koniec posiekam troszeczkę szczypiorku i koperku. I mam iście wiosenno-letni obiad, więc spróbujmy.
Nie muszę wam mówić chyba, że to jest przepyszne. Wow. Boczek. Młode ziemniaki. Młoda kapusta, koperek. Niesamowite. No a ja już się z wami żegnam. I zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.